Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie kolejny raz zajmiemy panem Stonogą, ale moją osobistą najlepszą przeróbką. Ja zawsze się chyba zapiszę na kartach historii kinematografii. No dziwnie, ciekawie, całkiem ciekawie to wygląda. Niestety w dzisiejszym odcinku będzie jeszcze mniej tych przeróbek, nie wiem, dwie, trzy, cztery, trzy zrobimy dzisiaj, bo kiedy indziej zrobimy po cztery. Jeszcze zanim skończymy. To nie wiem, co dalej zapiszę to, bo jakoś się zaciąło. No nareszcie. Weźmiemy sobie takiego pana, który pełnił główną rolę w jednym ciekawym filmie. Jeszcze sobie ten. Zrobimy taką przeróbkę. Dawaj mi, proszę ty. Boże święty, jak się zacznie? Muszę zmienić pewne parametry w tych ustawieniach, aby było 30 klatek na sekundę, a nie 60. Bo wręcz wybuchnie ten komputer. Będzie tak płynnie działać. Chodź to. W odcinku będą trzy przeróbki. I film będzie trwał mniej więcej 8 minut. Cóż, to musimy w takiej głośności i myślności, że zaraz może nam komputer wybuchnąć. Oto
Nie wiem, co tutaj dalej teraz zrobić. Tą klasykę naszej serii, ale nie widać go nawet uszu, więc tutaj sobie pokładamy. No, nawet nieźle to wygląda. Oczywiście zamaluję na czarno, jak żeby nie. O Boże, jadzie. Ociągniemy ten film do 8 minut jakoś. Tu jeszcze wezmę to, ten specjalny, jeszcze ten trzeci. Wezmę może pies, tak, pieseła bierałam. O Jezu. Dobra, to wchodzimy w pamięć. Wszystko się nagrywa. O, już widzi. Ja cię, ale się ten wszystko zacina jakoś. No, fajny ten piesio. Tylko troszeczkę podejrzliwie wygląda. Nie będę go już tak maltretować. Fajny pies. No, troszeczkę bardziej inkognito teraz wygląda po prostu. On jakoś zbyt oszpecony piesio. Ej, no teraz to już jak najmniej chcę go oszpecić. Nie wiem. Uszka, żeby nie było, żebym był ten. Jeszcze pomalujemy na czarno. Zapisz. Jeszcze jeden weźmiemy. Może, ale nie wybuchnie mi komputer, tylko strasznie będzie się denerwować. Nie wiem.